Dzień dobry, cześć. Pewnie zastanawialiście się, co zrobić z użytymi płytami CD lub DVD. Znalazłem to sposób. Ozdoby do kwiatu lub wiszące. Zrobimy biedronkę. Tu tylko potrzebujemy czerwony papier kolorowy, czerwony. Taśmę klejącą ustronnie. Mazak. Do ułatwienia sobie talerz. Starą płytę DVD lub CD. Nożyczki. Teraz przymierzam na skrzydła biedronki. Odrysowuję. Wycinam. Odrysowujemy drugie, bo musi być symetryczne. Mamy już na skrzydełka. Teraz musimy zrobić głowę. Rysujemy główkę. Będzie ona taka owalna. Wycinamy. Przygotowaną płytkę. Skrzydełka biedronki. Ustawiamy skrzydełka biedronki w ten sposób. Przykładamy, żeby je przykleić. I kleimy. Smarujemy skrzydełka klejem. Przykładamy do płytki w ten sposób, by zakryć płytkę. Tak, jedno skrzydełko mamy. Analogicznie robimy z drugim skrzydełkiem. Sorry, pod kątem to miało być. Jedno skrzydełko już mamy. Analogicznie robimy z drugim skrzydełkiem. Przyklejamy. Teraz doklejamy główkę w biedronce. Mamy już główkę. Teraz rysujemy czarne kropki. Teraz zajmijmy je oczy. Malujemy oczy białą kredką. I uśmiech. Tak mamy biedronkę. Tak powstała biedronka. Jak już mamy biedronkę, teraz możemy ją na patyku przykleić. W tym celu bierzemy taśmę po stronie klejącą. Odcinamy i przyklejamy z tyłu. Raz.
2. I 3 biedronkę w nasz kwiatek. Możemy również inne zwierzątka sobie zrobić. Ograniczenie z tego nasza fantazja. Bardzo. Bawcie się dobrze.